punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza miasta Mszana Dolna. Może ja przedstawię, bo to jest projekt radnych. Tak jak wcześniej już było mówione, pani burmistrz też o tym wspominała, a radnym wiadomo o tym, zmieniła się ustawa w sprawie wynagradzania właśnie między innymi wójtów burmistrzów. Dlatego ten projekt znalazł się w porządku obrad dzisiejszej sesji. Ustawa podnosi wynagrodzenie i maksymalne i wynikające z niego, jak gdyby po odpowiednich przeliczeniach, wynagrodzenie minimalne. I jak tu w projekcie uchwały ustala się, może nie będę czytał w całości tych podstaw prawnych, bo jest ich sporo, natomiast paragraf pierwszy: ustala się wynagrodzenie miesięczne brutto dla burmistrza miasta Mszana Dolna obejmujące następujące składniki: wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 8200 zł, dodatek funkcyjny w kwocie 2520 zł, dodatek funkcyjny w wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 3216 zł i dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 1640 zł. Łącznie jest to 15 576 zł i dodatek za wieloletnią pracę. Rozumiem, ale dobrze, że działa, bo jakieś sygnały docierają, że czasami transmisja nie działa. I tak jak tutaj pani burmistrz przygotowała się w postaci prezentacji, to tutaj ja może nie mam prezentacji takiej, żeby wyświetlić. Niemniej jednak chciałbym zwrócić uwagę na kilka spraw, które zostały też omówione na Komisji Budżetu i Finansów. A mianowicie takie najistotniejsze sprawy to to, że wzrost kosztów wynagrodzenia dla stanowiska burmistrza i wiceburmistrza, czyli jak gdyby dla tych dwóch stanowisk, w Urzędzie Miasta, wzrost kosztów w roku bieżącym łączny to jest 216 800 11 zł i 60 groszy. Natomiast całkowity koszt utrzymania stanowiska burmistrza i wiceburmistrza w roku bieżącym wyniesie 375 143 zł i 18 groszy. Szkoda, że może nie udało się to też w formie takiej prezentacji, ale chciałbym zwrócić na to uwagę. Ja wyrażę zdanie swoje, zresztą chyba nie tylko, bo w czasie komisji, w czasie dyskusji z radnymi, jak było to również popierane, a mianowicie dotyczy tego, że nie zgadzamy się z tak dużą ingerencją ustawodawcy w kompetencje rady. To wynagrodzenie minimalne, które należy przyznać, oceniamy na w ogóle za wysokie. Po pierwsze kompetencje, tak? Ingerencja w kompetencje rady, po którym pozostawia się bardzo mały wachlarz do dyspozycji w tym zakresie, tym bardziej, że z ustawy o samorządzie no i tak rada ma ograniczone te kompetencje co do tego,
jak może kontrolować czy motywować burmistrza czy wójta. I dodatkowo to wynagrodzenie, które uważamy, że jest to minimalne, które tutaj przedtem odczytałem, że jest i tak wysokie. Ja osobiście w związku z tym no, trudno byłoby stać w sprzeczności z przepisami wyższymi, które nas obowiązują. Natomiast osobiście nie godzę się na tak wysokie wynagrodzenie w przypadku mszany dolnej i w przypadku pani burmistrz, ponieważ uważam, że na podstawie mojej oceny pracy jednak jest ono mimo wszystko za wysokie i ja osobiście od tej uchwały się będę wstrzymywał, natomiast każdy z radnych proszę, żeby dokonał wyboru. Czy są jakieś głosy na sali? Nie widzę żadnych. A jest pan, chciałem pan zapytać, radny. Proszę. Chciałem, bo korzystając z obecności pana mecenasa, chciałbym, żeby nam powiedział, czy my jako radni, co my osiągniemy tym, bo my próbujemy, bo to będzie tylko taki nasz protest, prawda? Jak, ewentualnie. Natomiast no, jak możemy nie zgodzić się z aktem wyższym? Ale prosiłbym o jakąś interpretację. Ja osobiście, jeśli to do mojej wypowiedzi, nie zamierzam nie zgadzać, bo nie, powiedziałem, nie chcę stać w sprzeczności z przepisami wyższymi, dlatego nie będę przeciwny przepisom wyższym, ale też nie będę za, jeżeli to do mojej wypowiedzi jest. Nie, ja chcę tak, usłyszeć, co prawnik ma na ten temat do powiedzenia. Dzięki. Znaczy, proszę państwa, jak protest miałby polegać na niepodjęciu tej uchwały, no to już wiemy zresztą, no pan przewodniczący wcześniej powiedział, że przepisy rangi ustawowej mają pierwszeństwo. No to będzie po prostu kwestia powstania roszczeń po stronie pani burmistrz z tego względu, że nie można jej wypłacać wynagrodzenia w oderwaniu od treści uchwały Rady. A jeżeli to wynagrodzenie, które jest wypłacane zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady jest niższe niż wynagrodzenie minimalne, które wynika z ustawy, no to o tę różnicę jak najbardziej pani burmistrz ma prawo się upomnieć. Do tego jeszcze oczywiście, gdyby to upomnienie następowało w formie postępowania sądowego, no to jest kwestia też i odsetek i kosztów procesu, więc taka jest konkluzja. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę pytań. Czyli możemy przechodzić do głosowania nad projektem uchwały, który zresztą został państwu dostarczony razem z materiałami na dzisiejszą sesję, omówiony również na Komisji Budżetu i Finansów, która zaopiniowała go. Bardzo proszę, panie Ryszardzie, w jaki sposób? Komisja zaopiniowała negatywnie projekt tej uchwały. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, no to przystępujemy do głosowania. Rozumiem, że odczytywanie jest zbyteczne, tak? Ponieważ każdy otrzymał uchwałę i miał możliwość się z nią zapoznać. Poza tym została w znacznej części odczytana. Proszę o oddanie głosów. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że głosowało 13 radnych. 3 głosy za, 1 głos przeciw, 9 głosów wstrzymujących się. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Kolejny... Czy ja mogę 2 słowa? Proszę bardzo. Dziękuję oczywiście. Natomiast chciałam jeszcze tu się odnieść do tego, co pan przewodniczący mówił. Ja chcę zwrócić jedną uwagę. Burmistrz to nie jest jedna jakaś tam osoba, która po prostu tutaj
sobie, nie wiem, została zatrudniona przez kogoś na tym stanowisku, tylko burmistrz jest organem. Burmistrz jest organem wybieranym przez mieszkańców, tak samo jak rada. I prawda jest taka, że o ile rada ma jeszcze jakieś dwie kompetencje w stosunku do burmistrza, czyli na przykład uchwala wynagrodzenie, jak też kontroluje pracę burmistrza, tak burmistrz w stosunku do rady nie ma żadnych kompetencji, więc a są to równorzędne organy, tak powiedzmy sobie szczerze. I tylko na to chciałam zwrócić uwagę i chciałam jeszcze raz podkreślić, że ja nie, żeby to wybrzmiało, bo niestety z różnymi głosami się spotykam, ja naprawdę nie jestem tutaj dla pieniędzy i dlatego, żeby to nie jest też decyzja tutaj jakaś, tylko to jest decyzja ustawodawcy, tak, że zwiększa mi wynagrodzenie. Naprawdę jest to niezręczna sytuacja dla wielu samorządowców, ponieważ no, nagle w ten sposób zostali też radni potraktowani, że muszą to coś uchwalić powyżej tego, co było do tej pory. A wiem, że zresztą taka była wola państwa, żeby jeszcze zmniejszyć, prawda? Bo ta uchwała, która straciła dzisiaj moc, zakładała dużo niższe dla mnie wynagrodzenie. I powiem tak, że naprawdę jest mi czasami bardzo ciężko słuchać tych wszystkich komentarzy, które się gdzieś tam pojawiają, ponieważ nigdy pieniądze nie były moim celem. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani burmistrz. Ja chciałbym tylko zwrócić uwagę, że i proszę pana mecenasa, żeby poprawił, że jednak rada gminy i burmistrz nie są organami równorzędnymi. A to znaczy? No, pani burmistrz stwierdziła, że są to organy równorzędne. To znaczy... Nie, że są to organy równorzędne. Tak, tak, tak. To znaczy odpowiadając, to są dwa różne organy. Jeden z tych organów jest organem wykonawczym, drugi jest organem stanowiącym. Każdy ma swoje kompetencje i powiedzmy w zakresie swoich kompetencji każdy jest organem najwyższym. I nie rozstrzygałbym tutaj, nie szedłbym tutaj zbyt daleko. Dobrze, dziękuję. Punkt 9, proszę państwa. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej na rok bieżący. Uchwała ta, projekt został przedłożony państwu do wglądu łącznie z materiałami. Czy są jakieś pytania lub jakieś sugestie co do tego planu? To jest taki ramowy plan. Oczywiście pewne zadania są stałe, które trzeba wykonać i one są tu wpisane, a oprócz tego spotykamy się na sesjach w miarę potrzeb. Jeżeli nie ma pytań co do tego projektu uchwały, to od razu przejdziemy do głosowania. Proszę o uruchomienie systemu i o wciśnięcie przycisków. Dziękuję. Głosowało 13 radnych, 13 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Uchwała została podjęta. I punkt 10 rozszerzony na początku sesji.